Szczęść Boże, Justyna Burza, czas na informacje dnia. Zapraszam. Trwa dystrybucja węgla przez samorządy. Jak poinformował wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda, dostawy surowca otrzymało już 2100 gmin. Na 2450 gmin, które się zgłosiło, podpisanych umów mamy z 2400 gminami, więc w zasadzie ten program jest powszechny, obejmuje wszystkie gminy, które się zgłosiły i które chciały podpisać umowę. Jeśli chodzi o dostawy, to do 2100 gmin została już dostarczona pierwsza dostawa i ten harmonogram już jest rozpisany. Można powiedzieć, że w 85% gmin jest już węgiel i jest on dostarczany dalej. Jeśli chodzi o ilość węgla dostarczonego do mieszkańców, to z około 900 tysięcy ton, które było zakontraktowane w umowach do końca roku, dostarczyliśmy już 2/3 węgla zamówionego. Pozostała część jest rozpisana na najbliższe tygodnie, więc jeśli chodzi o wykonanie tych umów, są one realizowane zgodnie z planem i do końca roku pewnie wszystkie będą dostarczone. Trwają rozmowy ze stroną niemiecką w sprawie rozmieszczenia w naszym kraju niemieckich rakiet Patriot. Mają one zostać włączone w nasz system dowodzenia. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Pod ostrzałem znalazła się stolica kraju. Tymczasem Władimir Putin rozpoczął wizytę w Mińsku. Ma przekonywać Aleksandra Łukaszenkę do zaangażowania się w zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 15 dronów irańskiej produkcji. Kilka z nich uderzyło w obiekty infrastruktury energetycznej. Największym polem bitwy jest dziś Bachmut. Miasto, choć ciągle ostrzeliwane, nadal znajduje się pod kontrolą Ukrainy. Przyzwyczailiśmy się do tego, co się dzieje, ale naprawdę przerażająca jest myśl o tym, że możemy zostać bezdomnymi. Władimir Putin przybył dziś do Mińska. Spotkał się z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Wizyta zbiega się w czasie z ćwiczeniami rosyjskich wojsk na Białorusi. Kijów obawia się, że Putin pojechał na Białoruś, by przekonywać Łukaszenkę do połączenia sił przeciwko Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Zachodu o dostawy broni. Proszę o zwiększenie możliwości dostarczania systemów obrony powietrznej. 100% tarcza powietrzna dla Ukrainy jest jednym z najbardziej udanych kroków przeciwko rosyjskiej agresji. Ten krok jest potrzebny teraz. Eksperci twierdzą, że zdolności rosyjskiej armii, nawet wspartej przez białoruskie siły, budzą wątpliwości. O dalszym wsparciu zapewnia Wielka Brytania i wzywa sojusznicze kraje do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz odrzucenia wezwań Rosji do zawieszenia broni. Ukraino, masz nasze całkowite wsparcie, a resztę dzisiejszego dnia spędzimy na rozmowach o tym, jak najlepiej możemy nadal cię wspierać i zapewnić ci wszystko, czego potrzebujesz. Tymczasem Dania oraz Szwecja odmawiają współpracy z Rosją w śledztwie dotyczącym Nord Stream. Decyzja nie spodobała się na Kremlu. Co to mówi? Tylko jedno, że boją się wpuścić Rosję do śledztwa, boją się, że świat się dowie, kto stoi za manipulacjami na światowych rynkach energii. Pod koniec września doszło do eksplozji w dwóch gazociągach Nord Stream. Na dnie morskim znaleziono kratery o głębokości od 3 do 5 metrów. Szwedzka prokuratura oświadczyła, że wycieki były spowodowane sabotażem, a w pobliżu miejsc eksplozji znaleziono ślady materiałów wybuchowych. Europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski znalazł się na czarnej liście portalu Politico. Chodzi o niejasne źródła finansowania. Miesięcznie na jego konto trafia blisko 190 tysięcy złotych za nieokreślone konsultacje.
W zeszłym tygodniu Parlament Europejski odwołał swoją wiceprzewodniczącą Ewę Kaili. Polityk miała przejmować łapówki za lobbowanie na rzecz Kataru. Belgijscy śledczy odkryli około 1,5 miliona euro w gotówce w trakcie przeszukań kilkunastu miejsc, w tym biur w Parlamencie Europejskim. Polityk jest oskarżona o udział w organizacji przestępczej, pranie brudnych pieniędzy i korupcję. Za prześwietlenie finansów unijnych polityków zabrał się teraz brukselski portal Politico. Na jego czarnej liście znalazł się m.in. europoseł Radosław Sikorski. Politico ujawnia, że były szef polskiej dyplomacji w rządzie PO-PSL zadeklarował, że zarabiał 40 tysięcy euro miesięcznie za nieokreślone konsultacje. W przeliczeniu na złotówki to blisko 190 tysięcy złotych miesięcznie. Warto wzywać też na poziomie medialnym pana europosła do wyjaśnienia tych informacji, skąd te pieniądze pobiera, no bo aktualnie rzeczywiście toczy się śledztwo w Europarlamencie. Przecież znikąd się ta sprawa nie wzięła. To wzięło się po aresztowaniu greckiej wiceprzewodniczącej, prawda, która jest oskarżona o wspieranie jednego z państw Zatoki Perskiej, będąc finansowana stamtąd, jak rozumiem, takie są zarzuty. Mówił wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Przydacz. Parlament Europejski ma sporo pracy do wykonania w kwestii walki z korupcją. Od lat wiele instytucji alarmuje, że mechanizmy antykorupcyjne w Europarlamencie są niewydolne. Instytucja nie jest w stanie skutecznie rozliczyć posłów, którzy osiągają środki z działalności pozaparlamentarnej. Orlen podsumował swoje wsparcie dla świata sportu. Jak mówił prezes koncernu Daniel Obajtek, inwestycje w sport są ważne społecznie i biznesowo. Bez inwestowania w kulturę sportu nie ma przyszłości sportu, podkreślał dziś prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. To nie jest już dzisiaj drużyna sportowa Orlen. To jest imperium sportowe Orlen. To jest potężna grupa. Dziś posiadamy i inwestujemy 11 związków sportowych, 2 komitety paraolimpijski i olimpijski, 100 indywidualnych umów, 62 tysiące dzieci i młodzieży w różnych programach, a przede wszystkim zwracamy uwagę na programy dzieci i młodzieży. Musimy kształcić nowych naszych mistrzów. Swoją przygodę ze sportem razem z Orlenem zaczynali m.in. nasi skoczkowie narciarscy. To jest program, który jest programem, który wychował m.in. Dawida, który jest tutaj za mną, Piotrka Żyły, Kamila Stocha. Oni zaczynali właśnie, jak powstał ten program. To pokazuje, jak ważne jest inwestowanie w młodzież. Mówił prezes Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Swoją przygodę ze sportem dzięki takiemu wsparciu rozpoczęła także lekkoatletka Amelia Majewska. Fajnie jest wygrywać, ale też czasami trzeba przegrać, żeby zrozumieć. Orlen wspiera także siatkarzy. Te ostatnie wyniki, złote medale, srebrne medale, dziewczyny, które wracają wśród do najlepszych, to jest to, co się budowało, tak jak marka Orlen, wiele, wiele lat wcześniej. Cieszymy się, że jesteśmy z tą marką, ponieważ pokazujemy, że ci najlepsi to też my. Wskazywał prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Ogromne wsparcie płynie też do sportów motorowych. Nie jest łatwo. Każdy, myślę, czeka na nowe starty, nowe wyzwania, nowe cele. Oczywiście są lepsze i gorsze dni, ale co jest najważniejsze, to nie poddawać się. Podkreślał zawodnik Orlen Team Robert Kubica. Paliwowy gigant wspiera także paraolimpijczyków, którzy w wielu dyscyplinach sportu odnoszą wielkie sukcesy. Sport paraolimpijski to coś więcej niż sam sport, bo to spory wymiar społeczny tego wszystkiego. Ja bardzo dziękuję firmie PKN Orlen za to, że odważyła się dokonać tego kroku w kierunku ruchu paraolimpijskiego jako jedna z pierwszych firm w Polsce. Mówił prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga. O tym, jak ważne jest wsparcie ze strony Orlenu, mówił także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. To jest dla nas wielkie przeżycie, wielka szansa i ogromne możliwości. Ale też moc wrażeń i emocji dla polskich kibiców i wszystkich miłośników sportu. To były informacje dnia, kolejne wydanie o 20:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.